Ciągle to samo. W końcu to była jego decyzja. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Trzeba po prostu zmuchać. Nie można na tym tak jak mówisz. Czego chcesz tym razem? Nie także o tym nie wiesz. Chyba przywalę ci w mordę. Nie można. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Do tej pory byłem miły, nieprawda? Nikt nie chce tego. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie mów, że o tym nie wiesz. Jeżeli on tego nie widzi. O bogowie! Będzie zabawnie! Teraz! Oni zrobią sobie. Walka! O bogowie! Będzie zabawnie! To było niezłe! Dużo by mnie to kosztowało. On myśli, że to takie łatwe. To było oczywiste. Powinien być mądrzejszy. Mam swoje zdanie. Sam by na to nie wpadł. Nikt nie chce o tym słyszeć. Będę się lepiej trzymać. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Jeszcze zobaczymy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. To się nigdy nie zmieni. Nie wiem już, w co wierzyć. Inaczej bym się do tego zabrał. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Trzymam się od tego z daleka. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Mówią to i owo. Sam tak mówiłem. Nie można wierzyć we wszystko. Chciałbym zostać najemnikiem. Co ty na to? Rób sobie co chcesz. To by mnie to kosztowało. On myśli, że to takie łatwe. W końcu i tak go oczywiście dawaliśmy. Dużo by mnie to kosztowało. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Trzeba po prostu słuchać. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Rzeczywiście, prawda. To naprawdę nie mój problem. Trudno mi w to uwierzyć. Hej! Doszły mnie słuchy, że masz coś do moich chłopaków. A z tego, co wiem, jesteś jednym z pupilków Lee. Ostrzegam cię! Wkrótce wiele się tu zmieni, a wtedy sobie pogadamy. Ty i ja musimy pogadać. Czego chcesz? Myślę, żebyś nie pokazywał się na farmie. Jutro macie tu nie być, rozumiesz? Czy imię Pepe coś ci mówi? Nie rozumiem, co gadasz, ale nie widzi mi się, jak to gadasz. Miałeś pilnować jego owiec. A co mnie obchodzą jego owce? Lee, obchodzą. No i? Jeśli dalej będziesz mnie wkurzać, zadbam o to, żebyś musiał zapłacić za te owce. Więc jeśli interesuje cię twoje wynagrodzenie, to daj mi spokój. Ty! Tak? Ty wstrętna kreaturo. Jak leci? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Ej, palancie! Nie chcesz mnie chyba sprowokować? Odejdź, nędzna glisto, poszukaj sobie kamienia i schowaj się pod nim. Silvio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Mnie to kosztowało. Jeszcze cię dorwę! Nie mam czasu na takie rzeczy. W końcu i tak go oczywiście. Jeszcze cię dorwę!
próbuj tego ponownie. Jest coś, o czym powinniśmy pogadać. Wygrałeś, a teraz idź sobie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Liczy się tylko siła, więc nie mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Mam swoje zdanie na ten temat. Ciągle to samo. Mówię ci przecież nic nowego. Nie zasłyszysz, co się to tak wyszło. Skąd ty to znajdujesz? Komu można ufać? Nie wiem, czy on się tak do szkoły można ufać. Słyszę o tym po raz pierwszy. To było oczywiste. Wszystko, co się słyszy. To było oczywiste. Pokazałeś Bulkowi, gdzie jego miejsce, kochaniutki. Pokonanie tej opasłej świni musiało być strasznie męczące. Masz, zjedz coś. To powinno dodać ci sił. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Już nie ma. Nawet małej miseczki? Nawet miseczki. Mogę wylizać garnek? Daj spokój! Skoro tak ci smakuje mój gulasz, będziesz musiał coś zrobić, by go dostać. Co takiego? Udaj się do Sagity, wiedźmy mieszkającej za farmą Sekoba, i przynieś mi od niej paczkę ziół. Jeśli przyniesiesz zioła, ugotuję gulasz. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. Kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej Sagicie i jej leczniczych ziołach. Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co cię interesuje? Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak, właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka, dbaj o nią. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach?
Interesujące. Ludzie nieczęsto mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę twoją nauczycielką. Co to za składnik? To niebywale rzadka roślina. Ziele zwane słonecznym aloesem. Poznasz je po intensywnym zapachu migdałów. Gdzie mogę znaleźć ten składnik? Ziele, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki. Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych troli. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba? W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Cóż, życzę powodzenia w poszukiwaniach. Hej! Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki. Jednak na coś się przydałeś. Sam tak. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? W porządku, znaj moje dobre serce. Proszę, nie chcę, żebyś się, biedaczku, zagłodził. Ilu ludzi, Sylwia, jest jeszcze na mojej liście? Pokonałem Bulka. Słyszałem. Nieźle. Rod wygląda, jakby przytrafił mu się mały wypadek. Fester chciał mnie zrobić w konia. I to był jego błąd. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego obicia pyska. Wystarczy, wystarczy! Jestem pod wrażeniem. Jeśli Lee mnie spyta, to bez wahania na ciebie zagłosuję. Doszło do mnie.